uważam, że to jest rewelacyjny pomysł, bo w dzisiejszych czasach to myślę, że taka okazja, nie wszystkie dzieci mają okazję skorzystać. Łódzka popłynie dziobem w tamtą stronę. I tutaj myślę, że to jest fajne. A teraz fajne, będzie wiosłowanie wstecz. Że możemy w takim czymś brać udział. Wszyscy sobie musicie pomagać, tak? Przytrzymujcie i uważajcie na siebie, żebyście sobie krzywdy nie zrobili. Naszą drużyną bezpiecznie jest. To jest fajnie na razie. Na razie jest fajnie. Trochę poćwiczę i będą z nich ludzie, no. Prawdziwi żeglarze? Tak. Mamy ogromną nadzieję, że zaszczepiliśmy troszeczkę żeglarstwa w nich. Mamy ogromną nadzieję, że pokazaliśmy walory turystyczne Jeziora Dąbie, naszej mariny i samego żeglarstwa. Dzieci siódmych klas uczestniczą w obowiązkowych w zasadzie zajęciach z żeglarstwa. Cieszymy się, bo co roku z tych 11 naszych goleniowskich szkół wszystkie klasy siódme są wywożone na przystań w Lubczynie i tam poprzez naszą marinę, poprzez jachty zapoznają się z żeglarstwem, z akwenem Jeziora Dąbskiego, poznają węzły. I nieraz takie zdziwienie, że mieszkając nad Jeziorem Dąbie, nad prawie Zalewem Szczecińskim, mało komu z tych dzieciaków jest ten akwen znany. Tam jest taka niebieska linka, weź ją wyciągnij, to jest cuma dziobowa. Tak, włóżcie ją do środka, okej, właśnie tak.